Drodzy Państwo, zgodnie z zapowiedzią, żarty się skończyły, zaczynamy już przechodzić do spraw poważniejszych. Będę się dzisiaj starał mówić głośniej i wyraźniej, ponieważ Państwo byliście łaskawi zwrócić mi uwagę, że mówię cicho i coś mikrofon nie zbiera. Proszę Państwa, przepraszam Państwa, no tak jak już pisałem, jak mówiłem już w którymś filmiku, kamerę kupiłem nową i powinna się sprawować, a ona się tak sprawuje, jak się sprawuje, ale to już trudno. Proszę Państwa, dzisiaj sprawy już poważniejsze. Gdybyście Państwo palec mogli wsadzić sobie do buzi i do żołądka na 15 minut, do pół godziny, wyjęlibyście kość. To jest, proszę Państwa, zakwaszenie żołądka. pH żołądka waha się od 1 do 2,5, nie może być wyższe. Natomiast pH śliny jest 7,2 do 7,9. To jest, proszę Państwa, a neutralne, przypominam, jest 7. Widzicie Państwo, co się dzieje? To jest, proszę Państwa, po prostu przepaść. To jest przepaść. I stąd dzisiaj nasz temat jest zakwaszenie żołądka i refluks żołądkowo-przełykowy. Bardzo dużo ludzi skarży się na tą dolegliwość, dlatego zaczynamy dzisiaj poważny temat od tego właśnie. Jeden z poważniejszych był, proszę Państwa, zakwaszenie organizmu, który jest wcześniej nagrany, ale my teraz mówimy o zakwaszeniu żołądka. O ile zakwaszenie żołądka musi być duże, o tyle zakwaszenie organizmu, poszczególnych jego organów, musi być w normie, w granicach 7 pH. Proszę Państwa, skąd się bierze nasz refluks żołądkowo-przełykowy? Bierze się, proszę Państwa, z różnicy zakwaszenia w żołądku i w gardle. Tak jak Państwu mówię, pH śliny jest 7,2 do 7,9, a tam jest 1 do 2,5. Stąd jest, proszę Państwa, ten refluks. Skąd się, ale jakie on daje nam objawy? Przede wszystkim, proszę Państwa, to jest zgaga. Mogą być bóle górnej części brzucha. Odbijanie się, chociaż odbijanie to może być tak samo problem z pęcherzykiem żółciowym. Zarzucanie treści pokarmowej. Nie musi to być wcale kwaśne. Jeżeli mamy treść pokarmową, możemy mieć ją w przełyku lub w krtani. W pieczenie w mostku, proszę Państwa. Tutaj trzeba uważać, bo to jest podobne jak proszę Państwa, sprawy z zawałem serca. To są takie najważniejsze, proszę Państwa, objawy. Mogą być inne, ale bardziej rzadsze. To, co Państwu mówię, to jest efektem nieszczelności dolnego zwieracza przełyku. Górny to co mówimy, co chrząkamy, to jest górny. Dolny jest, działa na zasadzie autonomicznej i on jest przy wejściu do żołądka. Proszę Państwa, ten zwieracz, ten mięsień w dobrej kondycji, on nam po prostu zamyka odpływ treści pokarmowej z żołądka. I wtedy jest wszystko w porządku. Bo jeżeli nie i stanęlibyście Państwo na głowie, to macie wszystko przed oczami. Proszę Państwa, co nam grozi? Jeżeli Państwo macie takie objawy, o jakich mówię, co się może stać? Może się, proszę Państwa, przy uporczywym cofaniu się treści pokarmowej z żołądka może dojść do stanu zapalnego. Najpierw może dojść do podrażnienia błony śluzowej przełyku. To jeszcze pal go licho. Potem może, proszę Państwa, przejść do stanu zapalnego. To jeszcze też jest do opanowania. Potem może, proszę Państwa, przejść do trwałego odkształcenia błony, uszkodzenia, perforacji błony śluzowej przełyku. I to już jest problem. I w końcu do czego może jeszcze dojść? Proszę Państwa, do raka. Ciągłe zarzucanie treści pokarmowej tam o tak niskim pH do gardła może, proszę Państwa, skończyć się rakiem. Bardzo często. Dlatego proszę na to uważać. Jakie są, co może wpływać na to, proszę Państwa? Ciąża u naszych pań. Może być otyłość.
Nie wszyscy panowie mają refluks, ale bardzo dużo. Proszę Państwa, problemy z opróżnianiem żołądka. Wszystko nam stoi. Wszystko nam stoi i wszystko, proszę Państwa, nam blokuje odpływ. I coś się dzieje. Gdzieś to się musi podzieć. Cofa nam do góry. Proszę Państwa, może być wadliwa budowa mięśnia tego zwieracza dolnego przełyku. Może to być też problemem. Proszę Państwa, co robi? Co możemy... jeszcze może być cukrzyca, proszę Państwa, cukrzyca to jest taka cholerstwo, że nie wiadomo co się dzieje. Choroba alkoholowa. Choroba alkoholowa może także być powodem tego refluksu, proszę Państwa. Hormony. Może być, proszę Państwa, wreszcie coś, co nigdzie się nie spotkałem, ale wynika to wprost żylaki przełyku. Od kształcenia przełyku. Skąd te żylaki przełyku się biorą? No, z tego, że mamy niedrożną wątrobę, mamy już marsko ogromne stłuszczenie wątroby i musi krew znaleźć sobie oboczne krążenie. I zazwyczaj robi się to przy przełyku. Kto to ma? No, marskość wątroby alkoholowa. To przede wszystkim. Wtedy następuje pęknięcie żylaka przełyku i sprawa już jest nie do opanowania. To tak już w pesymistycznym, proszę Państwa, w pesymistycznym wydaniu. Co, proszę Państwa, możemy zrobić, żeby się ustrzec tej przypadłości, która jest bardzo niebezpieczna? Co możemy zrobić? No, proszę Państwa, przepraszam, że spoglądam, ale ostatnio mówiłem pół godziny do ręki, bo mi się kamera wyłączyła. Co możemy zrobić? Proszę Państwa, możemy jeść częściej, ale mniej. Częściej, ale mniej. Wtedy będzie nam pracował żołądek stale, ale będzie mniej obciążony. Możemy, proszę Państwa, nie, dieta, możemy nie, 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 nie jeść ostrych przypraw, ponieważ może to być problem z tym. Nadwaga. No, nadwaga zazwyczaj to jest taka, że brzuch wystaje i nam po prostu deformuje nam tę część ciała, gdzie jest właśnie ten zwieracz. Proszę Państwa, to tak pokrótce, jakie mogą być przyczyny tego. Teraz proszę Państwa, co możemy zrobić? Właśnie, dalszy ciąg. Co możemy, proszę Państwa, jeszcze zrobić? No, możemy zrobić, leczyć się ziołami. Jakimi tymi ziołami, proszę Państwa? Przede wszystkim najlepszym ziołem to jest rumianek z miętą. Ponieważ rumianek, proszę Państwa, wchodzi nam pięknie na stany zapalne błon śluzowych. Do tego nam to ładnie osłania i ładnie nam leczy. Poza tym osłania nam wątrobę. Delikatnie zwiększa wypływ żółci. Co jest miętą? Mięta ochładza nam miejsca, które mamy stan zapalny. Pięknie nam tak samo wpływa na wątrobę i nam tutaj minimalnie niweluje stany zapalne, natomiast wpływa na wypływ żółci. Co możemy, proszę Państwa, jeszcze zrobić z tym refluksem? Lukrecja i proszę Państwa, prawoślas. Prawoślas jest bardzo dobrym ziołem, który nam pięknie powiela. Powiela nam te wszystkie rzeczy, przełyk i wtedy jest pięknie. No to proszę Państwa, to mamy te zioła. No to byśmy mieli zioła. Co jeszcze? No proszę Państwa, nieukrywanym królem, niepodważalnym królem w tym naszej zestawie jest len. To, co Państwu pisałem o lnie, co mówiłem o lnie. Len, proszę Państwa, pite pół godziny, to tak jak tam podaję w tamtym filmiku, sobie proszę Państwa, sprawdźcie sobie, pity pół godziny przed jedzeniem, przed posiłkiem, co nam robi? No robi nam to, proszę Państwa, że nam pięknie wyściela i osłania nam gardło, przełyk i zwieracz dolny przełyku aż do żołądka. I żołądek, i wątrobę. To jest złoto. Len to jest po prostu złoto na nasze zdrowie. Pamiętajcie Państwo, len
kto pije len, wywar z lnu, nie ma problemów gastrycznych. Tylko uwaga, musicie Państwo jedno pamiętać, że musicie Państwo mieć drożne jelita. O jelitach będziemy rozmawiać, o niedrożności i jelit będziecie Państwo słyszeć w następnym filmie. Co jeszcze? Oficjalna medycyna akademicka twierdzi, żeby zmniejszyć kwasowość żołądka, czyli, uwaga, zmniejszenie wydzielania kwasu żołądkowego przez stosowanie dawki inhibatorów pompy protonowej. Zawsze mnie bawi takie te określenia stricte medyczne. Ja uważam, że to jest pompa od kwasu solnego z żołądka, no ale to jest inhibatorów pompy protonowej. No niech będzie, to jest medycyna. Dobra. Proszę Państwa, to mówi medycyna oficjalna. Co mówi medycyna naturalna? Zakwasić żołądek. Ona mówi w drugim kierunku. Dlaczego, proszę Państwa, zakwasić? No dlatego zakwasić żołądek, żeby szybciej przechodził proces trawienia i żeby wszystko, co rzucimy do śmietnika naszego, śmietnika w cudzysłowie, było pięknie strawione i poszło dalej. Tak mówi medycyna naturalna. Czyli czym można zakwasić ten żołądek? Proszę Państwa, bardzo dobrym specyfikiem, pewno Państwo słyszeliście, jest ocet jabłkowy 30 minut przed jedzeniem. 30 minut przed jedzeniem, proszę Państwa, przed lnem jeszcze, podać sobie pół szklanki, proszę Państwa, soku z ziemniaków świeżych, o czym mówię, z jedną łyżką octu jabłkowego. Powtarzam, pół szklanki świeżego soku z ziemniaków z jedną łyżeczką octu jabłkowego. Proszę Państwa, to jest takie, co możemy mieć, a nie musimy mieć. Może być sam ocet jabłkowy z pół szklanki przygotowanej chłodnej wody. Też można, to jest zakwaszenie żołądka. To jest to, co powinno nam pomóc, ponieważ jeżeli pH żołądka dojdzie do granicach 1,5, wtedy zacznie się zwierać, zacznie, proszę Państwa, się sam zamykać. Zacznie nam się sam zamykać. Jest to sprawdzone i proszę zobaczyć, jak to będzie, proszę Państwa, chodzić. No dobrze, no ale co, jak nie mamy, proszę Państwa, tego octu jabłkowego, no nie chce nam się ziemniaków robić. Czy jest na to jakiś sposób? No oczywiście, że jest. Podaję Państwu teraz najprostszy sposób, żebyście Państwo zakwasili sobie żołądek w sposób szybki, dobry i prosty. W komentarzach zawsze mówicie Państwo, chwalicie, że proste sposoby podaję. Tak, oczywiście nie są to moje sposoby. Są to, proszę Państwa, sposoby naszych przodków, w szczególnej medycyny rosyjskiej, starej medycyny rosyjskiej, ale są prześwietne. Podaję. 30 minut przed jedzeniem, mam nadzieję, że Państwo już zaopatrzyliście się w naszą cudowną polską sól chłodawską, poślinić paluszek, włożyć do naczynia z solą i na środkowej części języka zlizać tę sól i trzymać ją, dopóki się nie rozpuści, pół godziny przed jedzeniem. Proszę Państwa, pamiętajcie, w chwili, kiedy podacie Państwo na język sól, dostaje mózg sygnał, że żołądek ma się przygotować do trawienia. W tym momencie zaczyna nasza ta pompa inhibitorów protonowych, czy pompa nasza do odkwasu solnego żołądkowego, zaczyna nam pompować kwas solny, kwas żołądkowy do żołądka i zaczyna nam się obniżać pH, czyli podwyższać kwasowość żołądka. I o to nam, proszę Państwa, chodzi. Co dalej? Czy to takie proste? No jest to proste, proszę Państwa, ale to jest tylko jedna część.
co dalej robić? Ano mianowicie, jeżeli państwo nie robiliście tego, a macie kiedyś, odczuwaliście ból brzucha, jeżeli macie państwo obniżone pH w żołądku, zjecie, tak się ciężko człowiek czuje, no coś mi leży na żołądku, no poce się, nie chce mi się żyć. To jest nic, to jest, proszę państwa, niedostateczna kwasowość. To jest pierwszy krok do... I co się wtedy robi? Proszę państwa, jak już weźmiecie tę sól, poczekacie te 15-20 do pół godziny przed jedzeniem, wypijecie sobie potem len, zabezpieczycie sobie żołądek, proszę sobie zjeść to, co macie państwo zjeść i dwie godziny po jedzeniu, a nie daj Boże w czasie jedzenia, nie ma, proszę państwa, mowy o piciu czegokolwiek. Bo w czym jest problem? Problem nie jest stricte w jedzeniu. Problem jest stricte w popijaniu. Jeżeli państwo będziecie popijać jedzenie lub w czasie, lub po jedzeniu do dwóch godzin, nigdy państwo nie otrzymacie odpowiedniej kwasowości żołądka. I nigdy państwo nie pozbędziecie się problemów. A jak macie, co się dzieje, jeżeli macie niską kwasowość żołądka? No proszę państwa, nie będziecie mieli strawionego pokarmu, w szczególności białek. Te białka, które państwo nie strawicie, one przechodzą dalej w dół przewodu pokarmowego. Dochodzą, proszę państwa, do jelita grubego, a jelito grube to jest taki szczur, który robi nam na złość. On jest potrzebny oczywiście, ale on robi nam na złość, ponieważ on potrafi robić coś, czego my nie wiemy. Mianowicie, robią nam się dziury. Tak zwana perforacja jelita grubego, tak zwane nieszczelność jelita grubego, gdzie są różnego typu niedobre zarazki, grzyby i proszę państwa, i tam to białko zaczyna przenikać przez ścianki jelita grubego, dostaje nam się do krwioobiegu, a nasz system obronny zaczyna go spostrzegać i wykrywać, jako to jest, proszę państwa, obce ciało. I zaczyna się, proszę państwa, problem. Jaki? A łuszczyca. A nowotwór. A bóle stawów. A inne rzeczy z chorób tak zwanych autoimmunologicznych. Nie lubię takich tych określeń, ale musiałem to powiedzieć. Proszę państwa, z chorób, które własny organizm atakuje komórki własnego organizmu. I tu jest cały problem z zakwaszeniem żołądka. Widzicie państwo, oprócz tego, że nam się to cofa, że mamy refluks, to jeszcze dodatkowo mamy taki problem, proszę państwa. Proszę państwa, co jeszcze się może stać? Jeżeli mamy zaniżoną kwasowość żołądka, mogą nam się rozwijać grzybki, a w szczególności grzybki kandida. Grzybki kandida, tak się nazywają, to nie moja nazwa, ja tego nie wymyślałem, one prowadzą do wielu różnych chorób, jak to grzyby. I proszę państwa, ich dobrze nie mieć. Całkowicie się ich nie pozbędziemy, ale dobrze ich zminimalizować, żeby ich było jak najmniej w organizmie. A jak, proszę państwa, jak takie grzybki wykryć? No jest na to bardzo prosty sposób. Podaję i objaśniam. Bierzemy szklankę, nie kubek, tak jak ja mam tutaj kubek, tylko szklankę. Lejemy dokąd wody, czy nie wiem, czy widać? Widać, dobrze. Dokąd wody. Przepraszam za wyrażenie. Plujemy, czekamy 15 minut. Patrzymy, czy od dołu tej naszej śliny nie ma korzeni. Jeżeli w tej ślinie zobaczymy takie korzenie na dół idące, mamy grzyb kandida. 1000% pewności. To jest najprostsze i bez kasy. A teraz, skoro jesteśmy przy tym, czy wiecie państwo, jak rozpoznać wodę zatrutą, która nie nadaje się do picia w ciągu minuty? To powiem. Jeżeli nie macie państwo pewności,
że woda się nadaje do picia. Nablujcie Państwo, przepraszam, ale to jest medycyna. Nablujcie Państwo na wodę i zobaczycie. Jeżeli Wasza ślina na wodzie się rozejdzie, to ta woda się nadaje do picia. Jeżeli natomiast, proszę Państwa, ślina będzie się trzymać w kółku, tej wody proszę nie pić. Co wtedy zrobić? Jeżeli byście Państwo byli w jakimś terenie, gdzie woda się nie nadaje, w lesie, gdzie woda się nie nadaje do picia, a chcecie ją szybko uzdatnić i nie macie nic, poszukajcie jarzębiny. Urywacie gałęzie jarzębinę w 10% zawartości wody, wkładacie do pojemnika, wkładacie na godzinę tę jarzębinę i plujecie, patrzycie, że ta woda się nadaje. Gwarantuję, że godzina do dwóch godzin macie Państwo wodę czystą jak kryształ. To tak dla tych creepersów, chyba tak to się nazywają panowie, którzy się tam tym parają. Pozdrawiam oczywiście. Tak wygląda, proszę Państwa, problem. Podam jeszcze, może jeszcze będę to podawał, ale dzisiaj Państwu też podam, w związku z tym, że zahaczyłem o temat tego nieszczelnego jelita. Powiem Państwu, jak wykonać sobie próbę szczelności jelita praktycznie za darmo, no bo tyle co Was będą te buraki kosztować. Proszę kupić burak czerwony, buraków czerwonych ćwikłowych, zrobić sobie wieczór świeżych, zrobić sobie litr, około litra świeżego soku z buraka ćwikłowego poprzez, jak macie Państwo maszynkę, to maszynka, jak nie macie, to sokiwirówkę, to najlepiej w sokiwirówce, jak nie, to przez maszynkę i wycisnąć w gazie czy w czymś, około litra. Pijecie Państwo ten sok wieczór, litr soku, rano idziecie do łazienki i oddajecie mocz. Widzicie, czy jest zabarwiony na czerwono i jak jest mocno zabarwiony na czerwono. Jeżeli jest zabarwiony na czerwono mocno, znaczy, że macie Państwo problem z jelitami. Jak połatać jelita, jak oczyścić jelita, jak oczyścić wątrobę i nerki, to jest temat późniejszy. Tylko o tym próbie szczelności będziemy jeszcze rozmawiać. Natomiast to, gdzieś czytałem, że ktoś twierdzi, że jeżeli będzie ktoś sikał na czerwono, po tym to jest pełno chory na raka. Nie, proszę Państwa. Bez przesadyzmu. Ja w to nie wierzę. Dobra. Tyle na dzisiaj. Starałem się to w miarę jak najprościej to powiedzieć. Aha, jeszcze najważniejsza rzecz bym Państwu zapomniał. Rozgadałem się o wszystkim, a najważniejsze zapomniałem. Proszę Państwa, jeżeli macie Państwo refluks żołądkowo-przełykowy, proszę od 2 do 4 godzin nie jeść kolacji. Żebyście Państwo mieli w miarę pusty żołądek, a już mowy nie ma o piciu. O ile jedzenie to palbo licho, ale o piciu nie ma mowy, bo proszę Państwa, płyn Wam się szybciej wyleje jak treść pokarmowa. O tym pamiętajcie. Druga sprawa. Jeżeli możecie Państwo, proszę ustawić sobie tak poduszkę i tak zagłówek, żeby było jak najbardziej do góry. Jak najbardziej, żebyście Państwo spali w pionie, ile możecie Państwo spać. To jest jedna z ważniejszych rzeczy. I pamiętajcie Państwo, 2 godziny po jedzeniu nie jemy. Zobaczycie Państwo po tym, co teraz mówię, kto z Państwa miał problemy żołądkowe lub inne, zobaczycie Państwo, jaka będzie, proszę Państwa, zmiana. I jeszcze jedna rzecz. Jeżeli będziecie Państwo na weselu albo na jakiejś imprezie, postarajcie się Państwo nie jeść chleba. Pijcie alkohol, jedźcie wędlinę, jedźcie grzybki, jedźcie rybki, wszystko, byle nie chleb. Po prostu chleba nie dotykajcie. Chyba, że ktoś musi to jednokrąbkę, ale proszę nie tykać chleba. Zobaczycie Państwo po imprezie, jak się Państwo będziecie czuć. Zobaczycie, jak będziecie się czuć. Jak nie dotkniecie chleba. Ciasto nie jest takie złe, ciasto, bo lubią ludzie, ja też lubię ciasto, chociaż nie powinienem, ale lubię po prostu i koniec, co poradzę. No. Jestem łasuk i żona mnie odgania od talerza, a ja i tak w nocy się podkradam i tam skubnę, bo bym sobie nie mógł poradzić, no i taki jest świat. No. W związku z tym, proszę Państwa, zróbcie to, zobaczycie, jaki będzie efekt. Tyle na dzisiaj. Proszę Państwa, czytajcie komentarze. Czytajcie komentarze, dlatego że w komentarzach odpowiadam na Państwa prośby o pomoc. To jest raz. Dwa. Proszę Państwa, proszę Was, jak ludzi, weźcie sobie, skopiujcie sobie z 19 filmu tę ankietę. Bardzo Państwa proszę.
i wysyłajcie mi tę ankietę. No ja się staram nie robić Państwu przykrości i odpowiadam, ale tak jak ostatnio miałem taki temat, że część wiedziałem z tą nogą, co pan się, będziecie Państwo mieli. Ja się staram to ogarnąć. Przez miłość do tej pani, taką ludzką, zwykłą, że miłość, litość, współczucie, o tak powinienem to powiedzieć, daje wskazania, ale to jest takie na radar, to jest takie, ja tego nie widziałem, ja nie znam przyczyn, ja nie wiem jakie choroby, jakie co, no staram się pomóc. Proszę Państwa, żebyście mieli pomoc naprawdę skuteczną, proszę, piszcie, macie Państwo adres, piszcie. Na tyle na dzisiaj, bo teraz za często daję te filmiki, może sobie troszkę odpuśćmy, bo wam się znudzę i nie będziecie wchodzić i powiecie, że już dość na starego dziada patrzeć. Więc tyle na razie, może sobie odpuścimy z parę dni, a potem będzie wszystko ok. Wszystkich Państwa bardzo gorąco pozdrawiam, nawet tych Państwa, co tam ukrytą drwinę mi piszą, puszczam. Wszyscy Państwo jesteście mile widziani, jeżeli ktoś ma fajne przepisy, jeżeli ktoś ma na zdrowie naturalne. Widzicie Państwo, że puszczam, nie blokuję. Proszę bardzo, niech ludzie wiedzą, niech czytają, niech się uczą, a ja się tylko cieszę, że jest wszystko w porządku. Natomiast to, co pani, jedna z moich pań pisała, jeszcze nie czas na rozpoczęcie naturalnej medycyny w Lipie. Poczekajmy jeszcze chwilę, poznajcie mnie Państwo. Popatrzcie na mnie w internecie, znajdziecie Państwo bardzo dużo na mój temat. Myślę, że złego raczej chyba nie wiem, może się mylę, ale chyba nie. Ale może być różnie. Proszę Państwa, poczytajcie, sprawdźcie mnie, kto ja jestem i dopiero wtedy, jak będziemy mieli około 30 filmików, wtedy Państwa poproszę o doradztwo, poproszę Państwa o wsparcie, niekoniecznie finansowe, ale doradcze, bo niekiedy dobra rada jest warta 100 dukatów. Tyle na dzisiaj. W związku z tym, że już jest noc, mam nadzieję, że się dobrze nagrało. Wszystkich Państwa jeszcze raz gorąco pozdrawiam. Wszystkiego najlepszego i dobranoc.